No Łukasz, przede wszystkim gratuluję Tobie. Świetna, świetna walka, zdecydowanie najlepsza walka, jak na walkę wieczoru przystało. Powiedz, no może coś o tym prawym oku, no bo trochę jeszcze krwi widać. Wszyscy, no właściwie też myślałem, że będzie po prostu po walce. Nie no, nie powiem, Adam złapał mnie, bo znaczy to był prawy, tak? Nie jestem, nie pamiętam. Ja mówię prawo oko, to chyba no, był... To... prawy mnie z tego co wiem trafił, no spadłem, od razu ściąłem mnie z nóg. Ale nie było takie uderzenie, że mnie ścięło, jakbym dostał wszędzie, pewnie bym już nie stał, nie? Ale wiedziałem, że muszę chłopa wziąć pod siebie, żeby go dociągnąć do siebie, żeby nie uderzał i jakoś mi się udało wyjść z tego. Łukasz, no nie powiem, dla wielu osób to jest taka trochę niespodzianka, no bo tu wszyscy liczyli jednak na Adama Oklińskiego. Tu no, z jego grupy było bardzo no, wiele osób, ale świetnie sobie poradziłeś, no i spytam się w ogóle o twoją osobę, no bo ty chyba mieszkasz po prostu na stałe tak, w Anglii, no bo dla wielu osób jesteś po prostu jeszcze no, osobą anonimową. No i dlatego przyjechałem do Polski, żeby się pokazać. Wiadomo, byłem brany jako underdog, czyli osoba do pobicia, powiedzmy, jak to nazwał. No na pewno Adam dużo o mnie nie wiedział, no i skończyło się, skończyło. Miałem na pewno do niego respekt, bo wiadomo, Mirosław Okiński, nazwisko PLMA, no po prostu są znani z nazwiska. Było też ciśnienie, nie powiem, na pewno na mnie i na nim, bo ojciec w narożniku walka, druga, oczywiście chciał, żeby wygrał. Co mogę powiedzieć? A spytam się, ty ogólnie mieszkasz w Anglii, czy myślisz trochę, żeby się tutaj, no może po takiej dobrej walce trochę zadomowić już pod kątem po prostu MMA? Z MMA nie da się wierzyć, na pewno w Polsce i na pewno zostanę w Anglii. Tam mam bardzo dobry team do trenowania, dobrych... Wiadomo, mam sponsora z siłowni, Greg mnie sponsoruje, dzięki. Co jeszcze? No zobaczymy jak się potoczy, ale z powrotem do Polski nie sądzę. To co, chyba dzisiaj dobra jakaś impreza w Białymstoku, nie? Na pewno dziś wyjdę ze znajomymi, a gdzie to jeszcze, ale na pewno dziś wyjdziemy. Dobra, wielkie dzięki, życzę powodzenia w dalszej karierze.